Witajcie. Jesteśmy w Ząbkowicach Śląskich, dawnym Frankenstein na starym cmentarzu we Frankenstein. A jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego Frankenstein, zostańcie do końca. Będzie wyjaśnione. Historia, którą chcemy Wam dzisiaj przedstawić, to historia z roku 1606, a dotyczy ona tego miejsca. Jest to stary cmentarz w Ząbkowicach Śląskich, dawnym Frankenstein. W roku 1606 w Ząbkowicach szalała epidemia czarnej śmierci, czyli dżumy. Mówi się, że wybiła ona nawet 1/3 mieszkańców, 1/3 populacji Frankenstein. Doszło do tego, że miejscowy grabarz, człowiek już nieco wiekowy, nie mógł sobie poradzić aż z tak dużą ilością pochówków. Zatrudnił on więc pomocników. Tylko problem był taki, że ci pomocnicy to byli raczej takie mało przykładne jednostki. To byli tacy obywatele unikający odwodnienia. No wiadomo, o co chodzi. Jak przystało na pijacki element, urządzali sobie oni liczne pijackie burdy. Podczas jednej z nich zdecydowali, że to nie oni zapłacą za wypite trunki, a ich przełożony, czyli grabarz, który ich zatrudniał. No wiadomo, karczmarz nie chciał być stratny, dlatego wezwał strażników. Jednak w tym samym czasie władze miasta zastanawiały się usilnie nad tym, co jest przyczyną tak wielkiej liczby zgonów w mieście. Cmentarz opuszczony czy nie opuszczony? Ja tam paru koleżków z winkiem widziałem, także no cóż, będę się żegnał, bo czasu nie mam. Pa! Kiedy przybyły na miejsce strażnik, usłyszał od jednego z pijanych jeszcze pomocników, że w liczbę zgonów we Frankenstein zamieszany może być jego szef, czyli grabarz, no to coś mu w głowie zaświtało. A były to czasy, kiedy do aresztowania kogokolwiek wcale nie trzeba było jakichś wielkich ceregieli. Dlatego całą ósemkę, bo grabarzy było 8, natychmiast aresztowano i w trakcie przeszukania u ich szefa właśnie odnaleziono tajemniczy proszek. Tak naprawdę nigdy nie stwierdzono, czym był ten proszek. Czy on pochodził faktycznie ze spreparowanych zwłok. Nigdy tego nie udowodniono, jednak w tym czasie przesłuchania to tak naprawdę były tortury i ten przesłuchiwany mówił często to, co przesłuchujący chciał usłyszeć. W wyniku takich przesłuchań przypisano im między innymi wykopywanie i preparowanie zwłok, bezczeszczenie tychże zwłok, zjadanie serc nienarodzonych jeszcze dzieci zmarłych kobiet, a jeden z nich został oskarżony nawet o gwałt w świątyni, w kościele. Skoro winy zostały przydzielone i co najważniejsze, udowodnione, to proces był już tylko formalnością, a w trakcie tego procesu każdy z nich został skazany na śmierć na stosie. Jednak trzeba było ich jakoś jeszcze dodatkowo upokorzyć, dlatego urządzono im taki pokutny przemarsz przez miasto, w trakcie którego byli torturowani poprzez wyrywanie im, odrywanie im kawałków ciał takimi rozżarzonymi szczypcami. Do tego ten grabarz, ten szef stracił prawą dłoń, a domniemany gwałciciel stracił również przyrodzenie. Dziś ten stary cmentarz w Ząbkowicach Śląskich to smutne i opuszczone miejsce. Świadczą o tym dobitnie zapomniane już dzisiaj niszczejące groby bez opieki. Miejsce, w którym oryginalnie znajdowała się drewniana kaplica, zajmuje dzisiaj kaplica murowana. Tylko że ona jest niewiele młodsza, zresztą widać to po jej stanie. Dzisiaj przy wejściu na teren cmentarza natknąć się możemy na tablicę ufundowaną w geście pojednania przez byłych niemieckich mieszkańców Frankenstein obecnym mieszkańcom Ząbkowic. Thank you.
wydarzenia oraz sam proces i egzekucja grabarzy były szeroko komentowane i opisywane na łamach prasy, między innymi w poczytnym augsburskim Neues Zeitung. Artykuły te już niespełna 200 lat później mogły okazać się inspiracją dla tej pani, Mary Shelley, do napisania prawdopodobnie pierwszej w dziejach powieści science fiction pod tytułem Frankenstein albo Współczesny Prometeusz. Dzisiaj Ząbkowice Śląskie wcale nie wstydzą się swojej historii, wręcz przeciwnie, cieszą się z niej i na niej właśnie budują swoją tożsamość turystyczną. Najlepszym przykładem tego jest inscenizacja laboratorium doktora Frankensteina w podziemiach Izby Pamiątek Regionalnych. Frankenstein Frankensteinem, niby jego potwór dobry, ale człowieku, jak ja bym coś złożył, mucha nie siada. Znaczy, siada. Żeby poznać właściwie opowiedzianą przez nas nieco ogólnikowo historię, wypadałoby poświęcić chwilkę czasu i zajrzeć tutaj, do Izby Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śląskich. Będąc w Izbie Pamiątek Regionalnych, nie sposób nie zobaczyć tych pamiątek. I tutaj mamy niepowtarzalną okazję. Zobaczcie, w tej gablocie są eksponaty archeologiczne z regionu Ząbkowic. A tuż obok znajdziemy eksponaty miejscowego rzemiosła. A
A żeby nie było niedosytu, to zobaczcie, z drugiej strony wchodzimy do saloniku mieszczańskiego, typowego saloniku z Ząbkowic Śląskich z tamtych czasów. Na sam koniec zaś warto zbliżyć się nieco bardziej czasów współczesnych i odwiedzić wystawę pamiątek z PRL-u, cieszącą się niesłabnącą popularnością wystawę z pamiątek PRL-owskich. To koniec. Starczy na dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, bo jeśli tak, to łapka w górę. Jeśli łapka w górę, to subskrypcja i dzwoneczek, żeby było powiadomienie. No i co? Udostępniamy. Na razie. Dobra, robimy bez tego. Nie wyłączaj dźwięku.
Ja nie mogę jeszcze raz. To ile razy będziemy dzwonić tym? Dobra, starczy na dzisiaj. Jezu. No, ja muszę mieć chwilę przerwy, dobra, żeby... dobra.